W polskim IPN-ie odbyła się dziś promocja książki poświęconej sylwetce sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, ostatniego żołnierza wyklętego, równolatka niepodległej, poległego w boju. Jest to pierwszy wywiad Rzeka z Markiem Franczakiem, synem Lalka, najdłużej ukrywającego się żołnierza podziemia niepodległościowego. Książka pana Marka pod tytułem Mój ojciec sierżant Laluś, zapis naszych rozmów, to nie jest zapis jednej rozmowy. Są to długie godziny i spotkań publicznych, i spotkań prywatnych, kiedy pan Marek opowiadał o swoim ojcu, o jego dzieciństwie, o jego młodości, o przeżyciach czasów II wojny światowej, czasów powojennych. Pamiętajmy, że sierżant Franczak to był człowiek, który w konspiracji spędził 24 lata. Ja miałem 5 lat. Warunki konspiracji były takie, że dziecko nie mogło znać ojca. Ja mam tylko przed oczami taki epizod. Byliśmy w polu z mamą i z dziadziem. Wyszedł mężczyzna z kupki zboża, popatrzył w naszą stronę, poszedł w las. I dopiero po 2 latach po śmierci ojca ma pytała, czy pamiętam, to był twój tatuś. Może w młodych głowach, młodych umysłach zakiełkuje to ziarno patriotyzmu, o którym tam się mówi często o moim ojcu. Spotkanie IPN organizuje dlatego, że jest instytucją, której misją jest szerzenie wiedzy o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tego okresu. Tego okresu, który przez lata był albo przemilczany, albo, co gorsza, zakłamywany. Teraz czas na mówienie prawdy.